bardzo dziękuję. Witam i dziękuję za to wprowadzenie. Witam szacownych panów i już widzieliśmy ich w działaniu. Ten segment jest przedmiotem ogromnej spontaniczności, bowiem nasz plan podlegał rewizji tyle razy, biorąc pod uwagę, że mamy 5 wspaniałych mówców. Już widzieliśmy, jak sobie radzą na scenie i w tym duchu będziemy prowadzić naszą dyskusję. Krótkie wprowadzenie. Po stronie fizyki fundamentalnej natura neutrino, profesor McDonald, fale grawitacyjne, profesor Barish i pozostałych 3 panów w tym samym roku odebrali Nagrodę Nobla, ale zupełnie dzielą ich zainteresowania. Profesor Peebles, nowoczesna kosmologia, Klaus, nauczyciel i student, który odkrywał planety, które krążą wokół gwiazdy, która podobna jest do naszego Słońca, poszukując życia poza Ziemią, bo być może takie jest. Poprosili mnie o krótkie wprowadzenie. Mam nadzieję, że było odpowiednio krótkie. Po wielokroć rozmawialiśmy, o czym dziś możemy mówić. Nawet nie wiem, jak to zrobimy, bowiem zaplanowaliśmy sobie ponad 1,5 godziny. Zakładam, że to będzie 40-50 minut dyskusji między panami, a później jakieś kolejne 1/2 godziny, kiedy to sala będzie mogła zadawać pytania. Próbowałem to jakoś ująć w ramy i było to zdefiniowane przez postaci samych panów. Prowokacyjnie próbowałem sformułować jako ogólny temat nowoczesnej nauki, która potrzebuje kolejnej rewolucji kopernikańskiej lub jej podobnej, w zależności od interpretacji, a same granice są pomiędzy innymi systemami planetarnymi i życiem poza naszym Układem Słonecznym, gdzieś tam w kosmosie. A to wszystko ujęte w całą ramę wiedzy, która jest nam dostępna i może opisać to, co dzieje się wokół nas. Są państwo zaproszeni do tego rodzaju dyskusji klubowej. Ja usunę się ze sceny i skromnie siądę w rogu na kolejne 30 minut. Może ja zacznę od takiego komentarza. Jesteśmy tutaj nie dlatego, że trzeba wybierać między fizyką a przyjaciółmi, ale dlatego, że przyjaciele tworzą fizykę. Barry i ja pracowaliśmy, będziemy współpracować z ludźmi z Polski, w szczególności z warszawskim Astrocentrum i innymi instytucjami, które bardzo blisko z nami współpracują w ramach głównych eksperymentów. Wiele krajów jest w nie zaangażowanych. Te eksperymenty nie byłyby możliwe, gdyby nie fakt, że przyjaźń, którą rozwinęliśmy, nasze wspólne zainteresowania pozwoliły na to, żeby działać na kanwie fizyki. Poszerzamy granice rozumienia. W niektórych zaś przypadkach nasz kosmos podlegał rewolucji. Teoria wielkiego wybuchu, która przyłożyła się do tego rozwoju, ta teoria bardzo nam pasuje, natomiast niektóre części trzeba by poznać w większych szczegółach. Jest to pytanie egzystencjalne ze swojej natury. Skąd się wywodzimy? Ten świat, w którym żyjemy, jakżeż on istnieje i egzystuje. Dużo się dowiedzieliśmy dzięki Jimowi i jemu podobnych w ciągu ostatnich 50 lat. Bez mała kolejna rewolucja
natury kopernikańskiej, podobna do tego, co działo się wiele lat temu, jeżeli chodzi o zrozumienie naszego świata i naszej obecnej sytuacji. Bardzo chcę powtórzyć, przyjaciele tworzą fizykę. Dziękuję. W pewnym sensie w dalszym ciągu rozwijamy te idee stworzone przez Kopernika wiele wieków temu. Pokazał, że Ziemia nie jest w centrum uniwersum, jest częścią wszechświata. Mieliśmy to szczęście, żeby mieć wkład do tej idei, żeby pokazać, że nasz system słoneczny jest wyjątkowy w galaktyce, a w tej chwili z każdym rokiem odkrywamy kolejne systemy planetarne. Teraz ponad 5000 takich systemów, które zostały odkryte, w których liczne gwiazdy i w wielu układach planetarnych powinny być takie gwiazdy jak nasze Słońce. Jeżeli układy planetarne istnieją, niektóre z nich mogą być wygodne na tyle, żeby rozwinęło się w nich życie, a niektóre z nich może nie znajdują się zbyt daleko. Zatem chcę dołączyć do tego takie ostrzeżenie. Człowiek udał się na Księżyc jakieś 50 lat temu. Zajęło mu to 3 dni. Światło potrzebuje sekundy, żeby dotrzeć z Księżyca. Więc wyobraźcie sobie, najbliższe badania pozwolą odkryć cudowną możliwość, jakąś planetę, na której mogło się rozwinąć życie, na której można zamieszkać 30 lat świetlnych. To dla nas nie jest za daleko. Natomiast światło potrzebuje 30 lat, żeby do nas dotrzeć. 30 lat. To jest miliard razy więcej kilometrów, niż dzieli nas od Księżyca. A z Księżyca światło podróżuje w sekundę. Czasami można przeczytać, będziemy udawać się na Marsa, który będzie pierwszym przyczółkiem, żeby wybrać się na inne planety. To jest głupie, to jest szalone. Nie mamy planety bliższej niż ta, o której mówię, 30 lat świetlnych. A zatem konsekwencją tej podstawowej obserwacji jest to, że żyjemy na tej planecie i nie mamy sposobu na ucieczkę. I musimy zadbać o naszą planetę. Mam świadomość ogromnej liczby problemów społecznych, które wymagają szybkiego rozwiązania. Z pewnością globalne ocieplenie. Przeprowadziliśmy bardzo niebezpieczny eksperyment i zmieniliśmy chemię, skład chemiczny naszej atmosfery. Trudno powiedzieć, jakie będą długoterminowe efekty, ale ten eksperyment jest niezwykle niebezpieczny. Mamy więc problemy praktyczne, którymi powinniśmy się zmierzyć. Natomiast z czystej ciekawości prowadzonych jest bardzo wiele badań. Tu nie ma żadnego celu, chodzi tylko o zaspokojenie ludzkiej ciekawości. Kiedy patrzymy na dziecko, które rozgląda się po świecie, obserwuje świat z ciekawością. Co tu robię? Jakie są moje zadania? Taka ciekawość dziecięca jest niezwykła. My też działamy mechanicznie. Kiedy spotykam przyjaciela, mówię, cześć, jak się masz, choć tak naprawdę nie do końca mnie obchodzi, jak się czuję, ale jednak zadaję to pytanie. Myślenie czasami bywa bardzo trudne, ale potrafi też być inspirujące. Na przestrzeni całej mojej kariery dużo myślałem, ale nie zastanawiałem się tak bardzo,
nad sensem moich doświadczeń, chociaż one nie są niebezpieczne, ale trudno też mówić o namacalnych ich wynikach. Obserwowałem wielu ludzi, którzy byli fascynujący, ale byli też fascynatami nauki i ich badania były napędzane czystą ciekawością. Wydawało mi się, że kreatywne myślenie w jednej dziedzinie może być zakaźne w takim sensie, że zachęci innych do działań w odmiennych dziedzinach. Natomiast nasze społeczeństwo żyje w świecie idei. Ale to są często idee, które służą samym sobie. Cały czas potrzebne są nowe koncepcje, które z pewnością pojawią się przynajmniej częściowo z myślenia napędzanego ciekawością. Przynajmniej takie jest moje zdanie na ten temat. To ja jeszcze chciałbym odnieść się do samego sposobu stawiania pytań. Arthur mówił o tym, jak współpracujemy w środowisku międzynarodowym, naukowym. Pracujemy z naukowcami z Warszawy na przykład i właściwie nie ma tutaj różnicy, czy pracuję z kimś z Warszawy, z Berkeley, z uniwersytetu czy ośrodka w Kanadzie, bo wszyscy zmagamy się z podobnymi wyzwaniami, a nauka nie ma granic. Oczywiście to jest miłe stwierdzenie, ale można z tego wyciągnąć też wnioski. My, naukowcy, robimy wiele różnych rzeczy, ale też kierujemy się podobnymi wartościami, więc może warto to przenieść na inne szczeble, szczeble rządowe. To nie jest żart, tylko pytanie, bo bardzo często uczymy się dopiero z czasem. Wojny były 50 lat temu, mamy wojnę teraz. Czasami to, co zaspokaja lokalne potrzeby, może też sprawdzić się na innym gruncie, w zupełnie w innej części świata. Nie znam rozwiązania, ale na pewno w ludzkiej naturze drzemie coś, co pozwala nam na tak bliską współpracę ponad granicami. Musi też w ludzkiej naturze tkwić coś, co wywołuje konflikty. Natomiast jestem przekonany, że istnieje odpowiedź na pytanie, dlaczego to cały czas się dzieje. Chyba znowu moja kolej, chyba że ktoś z kolegów chciałby coś powiedzieć. Kwestia pandemii, o której wspomniał pan premier. Mam nadzieję, że reakcja publiczna, reakcja społeczeństwa na pandemię pokazuje, iż stopień przygotowania na pandemię, jeśli chodzi o podstawy naukowe, które pozwoliły opracować szczepionkę, która ocaliła wiele istnień na całym świecie, pokazują, iż nauka pomaga społeczeństwu, że jej osiągnięcia się przydają. Jest to lekcja, którą wszyscy odrobiliśmy w procesie wychodzenia z pandemii. Obserwowałem również coraz większe publiczne przyzwolenie na próby pozytywnych działań pozwalających ograniczyć skutki zmian klimatycznych. Istnieją dowody naukowe, które pokazują, że na przykład jeśli opracowujemy szczepionkę, czy podchodzimy w konkretny sposób do rozwiązań pozwalających
radzić sobie z długotrwałymi skutkami zmian klimatycznych, to coś, co ludzie zaakceptują. Z naszymi studentami podczas działań naukowych pokazujemy, że wszystko opiera się na podejmowaniu decyzji, że podejmujemy decyzje na podstawie zestawu danych i musimy założyć, że te dane wiernie odzwierciedlają rzeczywistość i dopiero na tej podstawie podejmujemy decyzje. Myślę, że mając taki element w społeczeństwie i to, że ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób, czy chodzi o medycynę, naukę, czy badania nad zmianami klimatycznymi, też pokazuje, że my nie działamy odmiennie. Na podstawie katastrofalnych skutków pandemii i zmian klimatycznych, z którymi zmagaliśmy się w ostatnich latach, widzimy, że takie podejście się umocniło. Zbierzmy dane, przeanalizujmy je i opracujmy rozwiązanie. I to właściwie działa na całym świecie. Niestety bardzo mi przykro, ale nie działa mikrofon. Oczywiście już słyszymy o tym, jak wspaniała jest nauka, jak wspaniałe są jej dokonania, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Jesteście Państwo tutaj, z jakiegoś powodu jesteście tutaj, bo interesuje Was nauka. Więc w pewnym sensie nie jesteście dobrym klientem, bo wy już jesteście przekonani o tym, że nauka pomaga. Słuchacie nas, jesteście częścią tego wydarzenia, macie swój wkład w rozwój nauki, ale trzeba poważnie zastanowić się nad jedną kwestią. Mamy tutaj bardzo poważny problem. Bardzo często rozmawiamy ze sobą, bo nie doceniamy trudności komunikacji w sposób racjonalny. Tu nie chodzi tylko o aspekty naukowe, ale o to, jak to możliwe, że tak trudno jest dojść do racjonalnego porozumienia w naszym społeczeństwie. Istnieje ku temu wielu powodów. Po pierwsze, niektórym trudno jest myśleć w sposób racjonalny. Nie istnieją uniwersalne elementy edukacji społeczeństwa na całym świecie, a także wykorzystywania możliwości odejścia od takiego podejścia a priori. Bardzo często postępujemy w określony sposób ze względu na tradycję, na to, że to działało w przeszłości. Oczywiście tradycja zapewnia stabilność w społeczeństwie, ale jednocześnie w pewnym sensie blokuje społeczeństwo, zamyka go w ciemnym zaułku. Istnieją, przed nauką stoi wiele wyzwań. Te wyzwania związane na przykład z równowagą płci. To nie są wyzwania, które można rozwiązać naukowo. No, na przykład tutaj, proszę zobaczyć, mamy większość mężczyzn, ale mam nadzieję, że z czasem taka sytuacja się zmieni i że będziemy się nad takimi kwestiami zastanawiać. Mówię oczywiście tutaj o nauce w skali globalnej, bo nauka ma charakter globalny, nie ma nic bardziej globalnego niż nauka. Globalizację przecież wymyśliła nauka. Mówię tutaj o alfabecie, o matematyce. To są zdobycze cywilizacji, które ludzie na całym świecie rozumieją, ale jednocześnie pokój na świecie to jest coś, co gdzieś tam zostało zepchnięte na margines w tych rozważaniach. Wszyscy
ponosimy odpowiedzialność, a państwo bardziej niż ja, bo mówię na przykład do dziennikarzy, cóż państwo robicie, czy wykonujecie swoją pracę we właściwy sposób, czy brakuje wam informacji pozwalających na to, żebyście dobrze wykonywali swoją pracę? Być może mamy tutaj osoby związane z opracowywaniem polityk, przepisów. Wszyscy powinniśmy uważać się za uczestników tego procesu. Na takich wydarzeniach jak to mamy okazję do dyskusji, które zainspirują do znalezienia energii, wykrzesania energii, żeby robić to, co wszyscy robimy, i wtedy możemy mówić o sukcesie. Nauka przechodzi trudny czas, albowiem społeczeństwo w pewnym sensie jest zorganizowane wokół nauki, ale wykorzystujemy ogromne ilości technologii, choć tym samym niewiele rozumiemy z tego, czego używamy. Wiemy, jak działa telefon komórkowy, wiemy, jak działa samochód elektryczny, wiemy, jak działa komputer. To są wszystko zagadki, a tym samym wyzwania społeczne, komunikacyjne, ale być może także wyzwania takie jak podczas lockdownu, emocjonalne. Jednocześnie wszyscy powinniśmy wykrzesać w sobie ciekawość, która pozwoli zmienić świat i rozwinąć naukę. I to jest to moje przemyślenie, którym chciałem się z Państwem podzielić. To jeszcze odniosę się do tego, o czym powiedział Jim. Mówił o badaniach inspirowanych ciekawością. W ten sposób możemy analizować bardzo wiele różnych problemów, ale to może być ciekawość nasza, naszych kolegów, koleżanek. Słowo ciekawość jest niezwykle ciekawe same w sobie. Chcę jednak skupić się na aspektach socjologicznych. Jako dzieci, jako dziecko, dowiedziałam się, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, a to coś zupełnie odmiennego, odmienne podejście od tego, którym my się kierujemy. Dzieciaki w wieku 5-7 lat są niezwykle ciekawe, a my je dyscyplinujemy i mówimy, nie dopytuj cały czas, nie zajmuj się tym, co cię to interesuje. Żyjemy w świecie, w którym jest tyle ciekawych rzeczy, ale potencjalne konsekwencje takiego działania i nauki w taki sposób, jaki uczymy dzieci, i skutki są takie, że czasami zapominamy, iż powinniśmy postępować w taki sposób, żeby opierać się na dowodach. Uczymy dzieci czytać, pisać. Niektóre dzieci, ich ciekawość pozostaje niezaspokojona. Natomiast uważam, że ona jest niezbędna również w społeczeństwie. Zatem pytanie, jak podchodzimy do ciekawości, do edukacji, do kształcenia młodych ludzi, i być może powinniśmy to robić w zupełnie odmienny sposób niż dotychczas. Przyszło mi też do głowy w tej chwili takie skojarzenie z tym, jak uczymy studentów. Egzaminujemy, zadając pytania. A jeśli takie pytanie jest zadane w odpowiedni sposób, to może się okazać, że nie ma na nie odpowiedzi. Więc tutaj pojawia się kwestia tego, jak zadać to pytanie. I to jest wielka zmiana. Jestem przekonany, że również sztuczna inteligencja będzie w stanie zdawać egzaminy, ale czy będzie w stanie tworzyć nową wiedzę? Chciałbym podzielić się z Państwem moimi spostrzeżeniami na temat tego, jak działamy. Działamy zakładając, że natura rządzi się prawami, które mniej więcej jesteśmy w stanie odkryć.
Fizyka kwantowa i jej odkrycie miało ogromny wpływ, ale to było w pewnym sensie podejście zracjonalizowane. Zadajemy pytania, otrzymujemy odpowiedzi i znowu przyroda, natura opiera się na zasadach, które jesteśmy w stanie odkryć. Natomiast jeśli wejdziemy w tematykę bardziej złożoną, taką jak na przykład biologia, okazuje się, że istnieje jeszcze jedna warstwa złożoności zasad, które powinniśmy odkryć. I być może w przyszłości odkryjemy kolejny poziom złożoności, który będziemy musieli zrozumieć. O tym zawsze musimy pamiętać. Maybe I can sorry for this kind of increase of the sound. In terms of knowledge, there is some. Jeśli chodzi o wiedzę, to jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałbym wspomnieć. Coś, nad czym powinniśmy się zastanowić. To jest wyzwanie, czy też pułapka percepcji. Jeśli mówimy o fizyce kwantowej, jeśli się tym zajmujemy, teorią zgodności, kosmologią, to praktycznie można powiedzieć, że sposób, w jaki to postrzegamy, to jest trochę czwarty wymiar, że to, co widzimy, tak naprawdę nie bardzo ma sens, chociaż to działa, zostało wykazane, ale czy ma sens? Rzeczywistość wszechświata w pojęciu ogólnym jest, jest niewidzialna, a widzialność dotyczy tylko kilku elementów. Nie można tego poczuć, usłyszeć, zobaczyć, ale można o tym myśleć i zagłębić się w rozważaniach i w tym tkwi całe piękno. Mamy też element, który pozwala na powiązania emocjonalne. Prawa fizyki, kosmologia, czy też jak wyglądają bardzo złożone układy biologiczne. To coś, co czujemy. To jest trochę jak z obrazem, który nam się podoba, albo z muzyką, która jest przyjemna dla ucha. Stanowi to dla nauki wspaniałą zachętę, ponieważ potrzebny jest nam taki związek emocjonalny. Wszyscy mamy w pewnym sensie jakieś tam swoje obsesje, ale z drugiej strony jest to pułapka. Można bowiem uwierzyć w coś, co tylko poczujemy i o tym wszyscy powinniśmy pamiętać. Kiedy mówimy o wiedzy, to dochodzi do pewnego rodzaju zakłopotania. Wierzymy w pewne rzeczy, bo możemy je poczuć, ale kiedy o tym pomyślimy, trudno to powiązać z rzeczywistością, bo trudno mówić o tym, że czujemy neutrino. Więc kiedy posłuchamy takiego wykładu, możemy powiedzieć, ale o czym ten człowiek mówi? Przecież coś takiego nie istnieje, to jest tak małe, że nie można tego zobaczyć. Możliwości zrozumienia złożoności świata pozwalają nam wyobrazić sobie różne rzeczy. Jeśli mówimy o matematyce, pewnych koncepcjach, jeśli przechodzimy w czwarty wymiar, trudno sobie to wyobrazić. Piąty, szósty, siódmy, ósmy i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystuje się różne teorie po to, żeby dokonywać optymalizacji. I za tym wszystkim stoją teorie matematyczne. O tym powinniśmy wszyscy pamiętać. My jako naukowcy zmagamy się z takimi wyzwaniami. Istnieje więc pewne uzasadnienie naszych trudności w komunikacji. Na moim koncie Twitter istnieje taka funkcja, którą uwielbiam. Jeśli pojawia się coś na temat iluzji optycznych, a takich wpisów jest mnóstwo, przypominam wszystkim tym, którzy się tym dzielą, pamiętaj o tym, jak działa twój mózg, bo mózg będzie starał się zawsze wypełnić luki, znaleźć rozwiązania. Więc łatwo się przekonać, że to jest to, ale nasz mózg podąża w zupełnie innym kierunku. I to jest właśnie piękno takiego podejścia.
Skorzystamy z tej okazji. Przepraszam, że przerywam. Kilka minut pauzy. Proszę pozostać na swoich miejscach. Panowie profesorowie, pan minister, prosimy o 2 minuty przerwy technicznej. Wszystkie? Dziękujemy panu premierowi. Proszę podziękować. Well, thank you. Stay on. Bardzo prosimy o pozostanie na miejscach. Jak już reklamowałem, mówiłem do Państwa od samego ranka. To jest ta chwila, kiedy mogą Państwo zadać pytania, które noszą Państwo od samego początku naszej konferencji. Bardzo dziękuję. Edward Malec. Pan premier nadał ton państwa wypowiedziom i myślom, z jednym wyjątkiem, wojna w Ukrainie. Czy mogli panowie to skomentować? Bardzo prosimy o korzystanie z mikrofonów, abyśmy mogli dla Państwa zapewnić tłumaczenie. Dziękujemy. Jesteśmy tutaj jako eksperci w dziedzinie nauki. Naukowcy mają tę okazję, aby podejmować próbę, czasem bardzo złożoną, żeby otwarcie się komunikować językiem naukowym. Czymś, co nie podlega wpływowi tych strasznych wydarzeń ludzkich. To jest moja perspektywa. Jest to niehumanitarna sytuacja, która ma miejsce w oddzieleniu od nauki. My pracujemy nad nauką w stopniu, w jakim jest to możliwe. Nasze kraje, mój kraj, Kanada, wspiera tych walczących po stronie ukraińskiej do stopnia, w jakim może to wykonywać, zapraszając uchodźców, tak jak się dzieje w Polsce. Bardzo żałujemy, że doświadczamy tej sytuacji na świecie. My próbujemy być otwarci, wolni, rozmawiać z ludźmi ponad granicami. Pracujemy. Większość z nas, wszyscy z nas, żałujemy, że taka sytuacja w Ukrainie ma miejsce. Sceny tak trudne do zrozumienia, tak nieludzkie, które żarzą się przed naszymi oczami. Ile? 5 godzin drogi stąd, czy jakoś tak? Z całą pewnością, odwiedziwszy Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, doceniliśmy, że rzeczy, które działy się tu, w tym kraju, kraju o ogromnej odporności Polaków w czasie wojny, były inspiracją dla tych mieszkających w północnej Ameryce, którzy nie doświadczyli tego rodzaju wydarzeń. Zatem wydaje mi się, że współczuję ogromnie ofiarom w Ukrainie, natomiast nie mam możliwości, żeby się tym zajmować. Zajmuję się kwestiami naukowymi, bo jestem ekspertem w innej dziedzinie.
trudno jest powiedzieć coś innego niż tylko jest to okropne. Pora położyć temu koniec. To jest jedyna rzecz, która przychodzi mi teraz do głowy. Next question. Kolejne pytanie. Proszę. Mam krótkie pytanko, które łączy się z tym, co mówiliśmy o ideach, które przyświecają naszej drodze. W mojej głowie jest taka sławna książka Larger, Chain of Life, tak się chyba nazywa. Książka została przetłumaczona również na polski. Zatem zadaję pytanie jeden z moich studentów, a ja nie jestem naukowcem, jestem profesorem historii sztuki, który interesuje się nauką. Pytanie, czy zgodzicie się z Lovejoyem, z jego ideami? O ile wiem, on proponuje, aby ujawnić odkrycia Kopernika, które zostało ogłoszone drukiem w sławnej publikacji, pięciu, sześciu wydarzeniach w cywilizacji nauki. Czy zgodzilibyście się z tym człowiekiem, który wymyślił historię wydarzeń jako dziedzinę naukową, który mówi, że Kopernik i jego działania to jedno z tych podstawowych działań, które znaczyły ścieżkę cywilizacji. Proszę zadawać krótkie pytania, które jestem w stanie zrozumieć. Nie zrozumiałem pańskiego pytania. Lovejoy zaproponował 6 najważniejszych wydarzeń w historii cywilizacji, a pośród nich jest pojawienie się teorii ciążenia, Einsteina, teorię względności. Ale powiada również, że Kopernik nie ma prawa być plasowanym pośród tych najważniejszych, bowiem jego odkrycie nie jest tak ważkie dla historii cywilizacji. Zgadzacie się z Lovejoyem? Stawiam pytanie, że pośród tych 6 najważniejszych wydarzeń w historii cywilizacji Kopernik nie znajduje swojego miejsca wśród najważniejszych. Moja opinia jest taka, że to jest głupie, żeby identyfikować 6, 10 czy milion cudownych wydarzeń. Mamy długą historię cywilizacji. Wydarzenie po wydarzeniu wracało nas do gorszych warunków, a czasami posuwało nas do przodu. Czasami udawało nam się w wielu miejscach stworzyć wspaniałe społeczeństwo, w tym w Polsce, przez wiele, wiele działań. Rozwój sztuki i nauki. Może coś dodam. Zgadzam się z tym, co pan profesor powiedział, ale pchnę to jeszcze o krok do przodu, dając przykład dla osób, którzy znają się na nauce. Konstrukcja niesamowita. Najpiękniejsza konstrukcja. Ogromna katedra, wysoka. Aby stworzyć taką katedrę, trzeba nam takich bloczków budowlanych, wyciętych z kamienia, ale również cały szereg drobiazgów, bez których katedry nie postawisz. Jest to coś, co należy zrozumieć. Nie dlatego, że jeden laureat w dziedzinie fizyki co roku i tylko jedno odkrycie. Jest setki takich odkryć, które napędzają postęp, a wszyscy tworzą ten globalny obraz nauki, jaką znamy. Ranking, kwantyfikacja wyników naukowych nie ma sensu. Można to tylko uczynić rękami człowieka, który nie rozumie za grosz nauki.
Może dodam jeszcze słówko do tej debaty. Powszechnie się uznaje, że okres kopernikański Keplera, Galileusza, Newtona był okresem bardzo ważkim dla nauki. Ale powołam się na fakt, że XX wiek był co najmniej na takim poziomie fascynacji. Wiecie Państwo, że przed 1939 roku nikt nie rozumiał, skąd docierało do nas światło słoneczne. Mój dziadek urodził się w czasach, kiedy nikt nie rozumiał, dlaczego świeci słońce. Tu dokonał się ogromny progres, jeżeli chodzi o zrozumienie ewolucji kosmosu, uniwersum. W 1957 roku podstawowe zrozumienie cząsteczek. I mogę podawać dalej przykłady, odnosząc się do genetyki i tym podobnych. XX wiek to wiek niebywały i tak się zapisze w historii. Miałbym zatem trudność wybrać tylko 6 ważnych kroków. Prawdopodobnie jest to nieustanny rozwój nauki i zrozumienia. Poprosimy o mikrofon. Leszek Kruszkowski. A number of very important statements have been made. Padło wiele ważnych słów na tym panelu i na tym kongresie. Odniosę się do kilku z nich. Pierwszy, jak już powiedziano po wielokroć, badania podsycane ciekawością są bardzo ważne. Czy jest to jedyne paliwo, które podsyca fizykę, naukę? Jak go nie masz, daleko nie pójdziesz. Druga rzecz, która padła bardzo mocno. Nauka działa najlepiej bez granic. Nauka nie może być ograniczona granicami. Jak już dziś zostało powiedziane, przyjaciele tworzą najlepszą naukę. Ja poszerzę to. Wspólne uprawianie nauki sprawia, że ludzie się przyjaźnią. To jest bardzo ważne. Ale co nie zostało powiedziane, to to, że nauka jest dość kosztowna, staje się coraz bardziej droga. Szkoda, że pan premier już sobie poszedł. Ale nauka z jednej strony jest w rzeczywistości podsycana ciekawością. A Kopernik jest jednym z najlepszych przykładów. To nie w centrach, ale na rubieżach Europy dokonano tych odkryć, w Polsce. Jednakowoż nauka jest dłużna społeczeństwu, bowiem społeczeństwo, podatnicy dają pieniądze nauce. Jak nauka może odpłacić się społeczeństwu? Oczywiście wspominano o gospodarce, o ekonomii, która miała swój wkład. Może podniosę inny, głębszy punkt. Czy nauka może mieć swój wkład w pytania ontologiczne? Dziś koncepcja obiektywnej prawdy rzuca się jej wyzwanie. Wy, naukowcy zajmujący się nauką podstawową, co myślicie o obiektywnej prawdzie? Istnieje taka, czy nie? W naukach przyrodniczych mamy tylko przybliżone, aproksymowane prezentacje. Wszystko opiera się o dowody empiryczne, a te są ograniczone.
działamy w oparciu o założenie. Nigdy nie możemy w pełni tego pokazać. Dokonujemy wyjątkowych postępów, założeń, że istnieje prawda absolutna. Nie widzieliśmy nic sprzecznego z tym twierdzeniem, ale w dalszym ciągu pozostaje to tylko stwierdzeniem. To trochę nienormalne. Przez lata zakładaliśmy, że nauka nie wywiedzie nas na manowce. Póki co nie wywiodła nas na manowce, ale to jest tylko założenie i o tym trzeba pamiętać. Ktoś jeszcze na temat tego pytania? Jeszcze moje 5 groszy. Dość powszechne pytanie dotyczące prawdy. Postrzegam siebie, jakbym był rybą w tym wielkim akwarium i próbuję zrozumieć to, co jest na zewnątrz akwarium. Mamy przy próbie zrozumienia problemu swego rodzaju skrzywienie. Próbujemy zrozumieć bowiem to, co jest na zewnątrz, sposób, który przewiduje jakiś wzorzec, który to wzorzec ma sens, który może zoptymalizować szansę przetrwania, optymalizować szansę na ochronę rodziny, dodając kolejne warstwy zrozumienia, tworzymy sobie obraz uniwersum, czymże on jest, z czego się składa. Ale czy to jest prawda? Czy kwalifikuje się jako prawda? To jest najlepszy obraz świata, jaki mogę sobie stworzyć, jaki ja rozumiem najlepszymi narzędziami, jakie mogłem sobie stworzyć i zaprojektować. Ale nie kwalifikuje się to jako prawda, bowiem nie wiem, czymże jest prawda w nauce. Mamy elementy oparte o dowody, można takie wytworzyć, można debatować na temat dowodów, można prowokować, tak żeby o nich rozmawiać, kiedy się je wytwarza. A później tworzymy sobie obraz mentalny. Ale w dalszym ciągu jesteś rybą w akwarium i patrzysz z jego środka na zewnątrz. Nigdy nie jesteś w stanie przyjąć perspektywy pozaakwaryjnej. To jest to napięcie. Nie obchodzi mnie prawda, bo prawda nie zmienia mojej percepcji świata wokół mnie i mnie w świecie. Jako naukowiec nie czuję, że mam kwalifikacje, bowiem to, co pan mówi, być może jest pożywką dla debaty filozoficznej, która definiuje, co jest prawdą, a co nie i co nie przekłada się na moją pracę. Carlos. To jest pytanie, które kieruję do wszystkich. Kiedy się urodziłem, mechanika kwantowa miała już swoją historię. Kiedy studiowałem fizykę, to fizyka kwantowa stała się filarem naszych działań. Ktoś, kto urodził się dziś, przekona się, że kosmologia i podstawowe kwestie z nią związane też mają już swoje lata. Więc co będzie za 20 lat? Czy trzeba będzie spojrzeć na naszą koncepcję wszechświata? Czy będzie tak jak w przypadku mechaniki kwantowej? I certainly hope not. Mam nadzieję, że nie. Jesteśmy w stanie dokonać ogromnego postępu, badając wszechświat, bo w pewnym sensie łatwo jest przewidzieć pomiary. Przepraszam, niestety nie słyszymy prelegenta. Trzyma mikrofon zbyt daleko.
Można jednak dokonywać precyzyjnych pomiarów. Ale znowu było to możliwe dzięki pewnego rodzaju prostocie, uproszczeniom. Galaktyki są względnie proste, natomiast wszechświat jest bardzo złożony, chociaż trudno nam teraz zgadywać, jak ewoluowały galaktyki. Jeśli chodzi o fizykę cząsteczek, to tutaj jest podobnie. Można dokonywać pewnego rodzaju predykcji, a następnie je badać. Natomiast jeśli sytuacja się nam nieco skomplikuje, czyli mamy złożony model, to przestaje być tak łatwo, a postęp nie dzieje się aż tak szybko. Mam nadzieję, że za 50 lat zdamy sobie sprawę, że życie jest złożone, tak jak ewolucja wszechświata. Mówił Pan o fizyce kwantowej. Jako fizycy jesteśmy w dość niewygodnej sytuacji, bo mamy teorię względności, ale także fizykę, która wiąże się z dużymi prędkościami i z małymi odległościami, ale wciąż wiele przed nami i jeszcze wiele musimy się nauczyć. Myślę, że w kontekście przyszłości to dobrze, że wciąż mamy takie pytania, bo dzieci będą miały co odkrywać. Ci, którzy urodzili się dziś, będą zapewne zajmować się nauką i odpowiadać na te pytania. Mamy cały czas pytania dotyczące pochodzenia czarnych dziur i tak dalej, więc myślę, że ten brak wiedzy jest bardzo inspirujący. Nie możemy się obawiać tej wielkiej zmiany. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku niewiele wiedziano na temat Drogi Mlecznej. Mówiono, że my jesteśmy jedyni w tej galaktyce. A później doszło do 6 wielkich odkryć. Na przestrzeni XX wieku wiele kwestii zmieniło się drastycznie i natychmiastowo. Są to obserwacje pokazujące, że na niektóre pytania możemy udzielić precyzyjnej odpowiedzi. To ja jeszcze chciałbym dodać w tym samym tonie. Nie wiem, czy Państwo zwracali uwagę na to, o czym mówiliśmy. Każdy z nas odwoływał się do wspólnego elementu. Nie mówiliśmy o przeszłości. Mówiliśmy o eksperymentach przyszłości, o tych, które się odbędą. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, jakie są ich efekty, bo one pojawią się dopiero za 50 lat. Natomiast wszyscy mówiliśmy o przyszłości, o tym, co się stanie. Nie interesuje nas to, co stało się w przeszłości. I o tej przeszłości w ogóle nie mówimy, skupiamy się na przyszłości. Pewne kwestie pewnie trzeba będzie przedefiniować, bo są z powodu podejścia niewłaściwe, ale z kolei to też daje ogromne możliwości. Jeśli na przykład mamy pokroić ciasto czy też tort, to nie musimy tego robić w sposób precyzyjny. Możemy sobie go pokroić byle jak. Każdy kawałek będzie miał inną wielkość, ale i tak wszyscy będą zadowoleni. Natomiast w naszych doświadczeniach musimy być precyzyjni co do mikrometra. Więc jeśli mówimy o takich wartościach jak 10 do minus 21, to są wartości precyzyjne. Tak czy inaczej, nie trzeba dojść do tych wartości granicznych. Można zbliżyć się do wartości bezwzględnych, ale nie należy wpadać w obsesję na temat
wartości bezwzględnych, wartości ostatecznych. Nie ma znaczenia, co ludzie będą myśleć. Cały czas wykorzystujemy odkrycia Newtona, a jeśli nie chcemy wchodzić w tak skomplikowane kwestie, jakie poruszał Einstein, to też w porządku. Można bardzo wiele rzeczy skrócić i w dwóch linijkach zapisać na kartce papieru. To też w porządku. Być może to nie są obliczenia precyzyjne, ale w większości przypadków wystarczające. To jeszcze wracając i parafrazując, Mark Twain powiedział, że przewidywania są trudne, szczególnie jeśli chodzi o przyszłość. A zatem to, o czym panowie mówili, wyraźnie pokazuje, że istnieje metodyka, istnieje wytyczona ścieżka, że cały czas projektowane są nowe i lepsze eksperymenty, więc ten przyrostowy postęp na pewno będzie następował. Nie będę pytał o predykcje, o przewidywania, ale raczej o wasze odczucia, które gdzieś tam drzemią w was. Natomiast jestem przekonany, że z tyłu głowy macie jakieś przewidywania, ile to jeszcze potrwa, 100, 50 lat? Mówimy na przykład o astronomii fal grawitacyjnych, o których mówił Barry. Technologia na pewno będzie się rozwijać, chociaż będzie to czaso i kosztochłonne. Ile czasu to potrwa? Z drugiej strony mówimy o poszerzaniu się Wszechświata. Będziemy również o tym mówić w sesji popołudniowej. I oczywiście tutaj nie mamy fundamentalnej teorii, która pozwala na dokonywanie pomiarów. Nie wiemy, dokąd nas to zaprowadzi. To z pewnością będzie ciekawa dyskusja na temat waszych opinii i na temat tego, gdzie można znaleźć ślady życia. W pewnym sensie to jest wyścig i coś, w czym ciekawość ma swój udział. Macie jakieś przewidywania, oczekiwania, ile to potrwa, czy w ogóle was to nie obchodzi? Czy dało się wychwycić pytanie w tym, co powiedziałem? Tak jak powiedziałem, jesteśmy bardzo ostrożni w swoich przewidywaniach. Prawdopodobnie, kiedy wyniki będą znane, to już nas na tym świecie nie będzie. Także możemy powiedzieć, wcale nas to nie obchodzi. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, jak przygotujemy przyszłe pokolenie naukowców, tak, żeby byli w stanie to zrobić. Żebyśmy w stanie dzielić się tym, co robimy i zachęcić ich do kontynuowania naszego dzieła. Czy znajdą odpowiedzi, dokładne odpowiedzi? Tego nie wiemy. Niektóre pytania pozostaną pytaniami bez odpowiedzi, ale zawsze może się też okazać, że odpowiedź będzie inna niż spodziewana, albo że będzie frustrująca. Połączenie fizyki kwantowej z kosmologią. Wiemy, że prawdopodobnie przyniesie nowe wyniki, że ta potęga, ten wykładnik 21 to nie jest ostateczna wartość, że możemy iść jeszcze dalej, chociaż te odpowiedzi z pewnością będą zaskakujące. Pytanie to jest trudne, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy bardzo mnie to zajmuje, ponieważ na pewno będziemy mieli spuściznę, którą będą zajmować się kolejne pokolenia. Nie, trudno mi wyobrazić sobie powody, dla których tak się nie stanie. Natomiast jesteśmy bardzo mocno rozwiniętą cywilizacją. Możemy łatwo doprowadzić do samozniszczenia. Możemy po prostu popsuć już to, co osiągnęliśmy. I tak naprawdę to jest moja obawa, najważniejsza obawa. Ale myślę, że badania pozwolą nam bardzo wiele odkryć. Obserwacje odległych planet. Pokazują nam odkryć fascynujące rzeczy. Natomiast możemy być pewni,
że my, jako ludzkość, nigdy nie będziemy w stanie zbadać pewnych rzeczy. Nigdy nie otrzymaliśmy gwarancji, że będziemy w stanie odpowiedzieć na fundamentalne pytania. Na razie całkiem nieźle sobie radzimy, ale gwarancji nie mamy. Pociesza mnie fakt, że w końcu dojdziemy do fundamentalnej teorii wszystkiego, którą da się dopasować do wszystkich dowodów, jakimi dysponujemy. Natomiast nie będziemy w stanie sprawdzić wyników tych predykcji na podstawie teorii wszystkiego, teorii fundamentalnej. To są dowody, których nie jesteśmy w stanie zbadać, a tym samym nie możemy im ufać. W tej chwili nasza wiedza ma swoje ograniczenia. Anybody else? Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytania? Yes, in line with what I said when I presented the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development. Kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju, zgadzam się z Jimem, że oczywiście tutaj w fundamentalnych podstawach nauki ciekawość odgrywa ogromną rolę. Natomiast w tej chwili musimy wziąć pod uwagę ograniczenia zewnętrzne. O jednym z nich mówił już Barry. Musimy być z jednej strony inkluzywni, ale z drugiej strony otwarci i brać pod uwagę dalszy rozwój naszej planety. Istnieje ryzyko, że dojdzie do jej zniszczenia. A temu nie będą w stanie zapobiec nawet naukowcy. Tak, oczywiście ponosimy za to odpowiedzialność. Na przestrzeni lat, na podstawie fizyki jądrowej, dowiedzieliśmy się, jak możemy doprowadzić do samozniszczenia. To trochę tak jak taki klucz grzechotka, który działa tylko w jedną stronę, kiedy wkręcamy śrubę. I w tym tkwi ogromne ryzyko. My trochę tak działamy. Musimy pamiętać o przyrodzie, co możemy zrobić, żeby jej pomóc. Pamiętajmy o tym, że dysponujemy rozwiązaniami takimi jak bomba atomowa. Mówimy o zniszczeniu planety. Na szczęście nie jestem przekonany, żebyśmy dysponowali możliwościami zniszczenia planety. Nawet jeśli rozpocznie się wojna jądrowa, to na pewno życie z naszej planety nie zniknie. Nauka taka, jaką znamy dziś, przepraszam, niestety nie słyszę prelegenta, nie mówi do mikrofonu. Możemy wyobrazić sobie, co się stanie na przestrzeni kolejnych 500 lat i wtedy na pewno wiedza znacząco się poszerzy. Pamiętajmy jednak o wyzwaniach związanych z życiem na planecie. 60 milionów lat temu to był zaledwie kawałek skały, który mógłby wcale nie rozwinąć się tak, jak się rozwinął. O tym przecież mówimy. W jaki sposób wykształciło się życie na Ziemi? Natomiast chcemy, żeby społeczeństwo odpowiadało na stojące przed nim wyzwania. Myślę, że esencja tkwi w nauce. Musimy zrozumieć różnego rodzaju zasady. Bardzo by nam pomogło zrozumienie tych kwestii. Natomiast są tutaj pewne ograniczenia. Przepraszam, niestety znowu mamy problemy z dźwiękiem.
Mówimy o wojnie, mówimy o innych aspektach i dobrze nam to idzie. Mówimy o agresywnej reakcji, o konceptach, które pozornie mogą nie mieć sensu. Natomiast to, w jaki sposób stworzymy społeczeństwo, to nasza wspólna decyzja. Jak będziemy współpracować, jak chcemy żyć na tej planecie i czy chcemy wykorzystać tę ogromną wiedzę, którą dysponujemy. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, natomiast wierzę, że odpowiedź tkwi w edukacji, w kształceniu, że musimy działać każdy na swoim poletku, wśród przyjaciół, wśród znajomych, ale nie mam jakiegoś planu, którym mógłbym się podzielić. Any hands being raised? Yes. Simon? Czy jeszcze ktoś chciałby się wypowiedzieć? I want to ask what you think about the role of competition in science. Ja chciałbym zadać pytanie dotyczące tego, jak działa konkurencja w nauce, bo oczywiście to jest jeden z czynników motywujących do tego, żeby osiągnąć wyższy poziom. Można na przykład konkurować i dostać Nagrodę Nobla, być na czele tej stawki, ale oczywiście konkurencja też może mieć charakter destrukcyjny, jak mieliśmy okazję się przekonać całkiem niedawno. Współpraca jest istotna w przypadku dużych projektów. Nie przeprowadzi takiego projektu jeden kraj, jedna instytucja, jeden człowiek. A zatem konkurencja czy współpraca? Yes, we have lived this kind of situation 25 years ago. 25 lat temu musieliśmy poradzić sobie z sytuacją bardzo agresywnej, zażartej konkurencji. I to był problem, nad którym wtedy pochyliliśmy się. Najlepszy przykład do porównania to trochę tak jak w tenisie. Możemy wymieniać nazwiska najlepszych graczy, takich jak Federer. I oni naprawdę walczą. A potem, kiedy już skończą się rozgrywki, idą razem na drinka. Więc nie chcę tutaj wymieniać nazwisk. Czasami konkurujemy z kolegami z innych stron świata, ale koniec końców bardzo cieszymy się, kiedy możemy pójść na kolację po wspólnej wędrówce w górach. Więc myślę, że w pewnym sensie konkurencja jest dobra i potrafi być inspirująca. To ja się nie zgodzę. Ja wyrosłem w świecie konkurencji, więc rozumiem, jak to działa. Uważam, że konkurencja też mnie w pewnym sensie ukształtowała. Jako naukowiec uważam, że postęp przychodzi wraz z ciekawością. Jeśli potrzebujemy z kimś konkurować, to może być bardzo destrukcyjne. Niepotrzebna jest nam konkurencja po to, żeby iść dalej, żeby się rozwijać. Wiem, że tak się dzieje, że mogą pracować równolegle dwie grupy nad tym samym zagadnieniem, ale czy to przyczynia się do rozwoju nauki? Mam wątpliwości. Och, zgadzam się. Zgadzam się z Barrem. To jest podstawowy przykład. Jeżeli chodzi na przykład o tym, że jak mówimy o neutrino, dwa eksperymenty, które to były konkurującymi eksperymentami, wiele lat temu zdaliśmy sobie jednakowoż sprawę, że zamiast ścierać się w konkurencji i iść własnymi ścieżkami, zaczęliśmy się dzielić informacjami między eksperymentami, łącząc siły. Bowiem byliśmy w sytuacji, jeżeli czegoś oni nie odkryją, będą tworzyli jeszcze większe aparatury do
odkrywania. A jeżeli my odkryjemy, to oni będą musieli mieć podobny reaktor. Zatem zaczęliśmy współpracę na dwóch różnych rodzajach technologii. Pracujemy nad wielkoskalowym eksperymentem, wykonując eksperymenty w oparciu o wspomniane dwie technologie. Wydaje mi się, że jest to cudowne podejście dla naukowców międzynarodowych, dla ludzi, którzy uznają, że celem eksperymentu jest popychanie nauki do przodu w celu zdobycia dobrych rezultatów, a nie wystąpienia w wyścigu jako ten, który przekracza metę pierwszy. Naszym pierwszym zmartwieniem jeżeli chodzi o te dwa eksperymenty, wtedy brałem udział w jednym z nich. Nasze agencje sponsorskie chciały wygrać. Odpowiedź była taka. Nie czuły, w jakim kierunku to się powinno rozwinąć. Z tych właśnie powodów chcieli zdobyć coś większego. Jeżeli będzie to coś większego, trzeba będzie się podzielić tym 50-50. Udało się ich przekonać, działało to na wszystkich poziomach. I skupiliśmy się na tym, że naukowcy robili swoją robotę. Więc zamiast oczywistej konkurencji zaczęli się dzielić informacjami i tym samym w ramach tego procesu nauka szybciej się rozwija. Chcę dodać, żebyśmy zrozumieli. Może nie wiedzą Państwo wszyscy tego. Konkurencja może być siłą napędową dla naukowców. Natomiast ciekawość, obsesja, żeby osiągnąć coś, jest w tle. Jest taka percepcja, że jest to konkurencja, bo chcesz zrobić, co chcesz zrobić. Bowiem jest obsesja z góry. Przełożeni chcą, żebyś konkurował. Ludzie poważnie, emocjonalnie angażują się w rzeczy, które robią. Ale nie jest to konkurencja jako taka, która napędza rozwój. Jakikolwiek skuteczny naukowiec wie, bowiem po wielokroć w jego karierze się to zadziało. Jeżeli robisz coś nowego, to dlatego, że coś napisałeś albo porozmawiałeś, spotkałeś się z kimś, podzieliłeś się wiedzą z kimś, kto naprawił jeden z problemów. Bardziej jest to gra zespołowa. I tego wszyscy doświadczamy. 21 instytucji z wielu krajów, teleskopy jak ELT. Jedynym sposobem na ich zbudowanie jest wspólna praca, bo inaczej to nie zadziała. Konkurencja jest produktem pochodnym, szczegółem, a nie motywacją dla naukowca, bowiem taka być nie powinna. Czy są jeszcze jakieś pytania? Paolo? Jeden z problemów, przed którym coraz mocniej staję, kiedy rozmawiam z młodymi studentami, którzy chcą wejść w świat biznesu, to rola współpracy i nagrody dla młodego naukowca. Jak się upewnić, że młodzi naukowcy uzyskują nagrodę? To jest dobre pytanie do zdobywców Nagrody Nobla, ponieważ Nagroda Nobla jest nagrodą dla danej osoby. Pytanie jest bardzo złożone, ale po pierwsze powiem, współpraca działa. Jaki ma wpływ na przyszłość młodego naukowca? To jest bardzo złożone. Cała reszta jest bardzo pozytywna. Brałem udział w dużych kolaboracjach, nie tylko tych opisanych dzisiaj. I tam jest ogromny pozytyw. Ludzie są ekspertami
świecie, w którym ty nie masz czasu się zagłębiać, na którym nie masz popracować. Eksperyment, o którym mówiliśmy, dwie, trzy największe grupy laserowe na świecie, które pracują razem, a cała reszta z nas nie ma doświadczenia w nauce związanej z laserami, więc pracujemy z nimi. Mamy ludzi, którzy kontrolują te bardzo złożone aparatury z ogromną liczbą zmiennych, których szczegółów nie znam. Zatem jest to bardzo stymulujące środowisko w porównaniu z małym laboratorium, w którym sobie siedzisz i rozwijasz eksperyment. Z drugiej strony kwestia socjologiczna. Może być to trudne dla młodych ludzi. Uczenie się jest fantastyczne. Trudno jest młodej osobie w ramach eksperymentu wybić się. To jest problem, z którym sobie trzeba poradzić. Nie na zasadzie, kto jest pierwszy, kto pierwszy opublikuje w magazynie Nature, ale przez fakt, że uznani naukowcy pomogą to ocenić, napisać list, rekomendacje. Ale problem jest złożony. Barry to bardzo dobrze opisał. Był bardzo wpływowym doradcą, jeżeli chodzi o eksperymenty neutrino, za który dostałem Nagrodę Nobla, ale jestem tylko reprezentantem 200 osób, które nad tym pracowały. Duży eksperyment to zestaw małych rzeczy, które składają się na wielką rzecz. I w każda z tych sekcji wymaga organizacji, podobnie jak duża organizacja działająca nad eksperymentem. Kiedy pracujemy nad częścią eksperymentu, tu potrzebna jest współpraca międzynarodowa tego rodzaju działalności. Zatem mikrokosmosy eksperymentów są poligonem dla młodych ludzi, którzy pracują nad rzeczami, które może nie mają tak dużą skalę, nad którymi będą pracować w przyszłości. Muszą popracować nad mniejszym projektem, zanim staną się częścią dużego projektu. To jest ta część, która pozwala młodym ludziom pokazać swoje umiejętności. Jeszcze przynajmniej w tym etapie kariery, kiedy mogą pokazać swoje umiejętności w tym mikrokosmosie, na którym pracują. Duże projekty to seria małych projektów, które muszą zebrać się wspólnie. Mogę dodać ważność współpracy ludzi z różnymi umiejętnościami. Nie wiąże się z tym, że czasami muszę posiedzieć w garażu i popracować samodzielnie, ale cały czas się komunikuję z różnymi ludźmi, piszę e-maile. Nikt bowiem, jak mi się wydaje, nie działa w oderwaniu, w żadnym obszarze. W mojej działce badania oparte o ciekawość to badania interakcyjne, mimo odległości, które są duże. W konsekwencji tego mamy różnorodność odkryć naukowych. Nie jest przypadkiem, jest fakt, że ciekawa idea zaczyna gdzieś krążyć po społeczności, bowiem mamy sieć międzynarodową, która wymienia się informacjami i czasami zapładnia to intelektualnie inną osobę, mieszkającą nawet w innym kraju. I współpracujemy. No to wkroczę i te słowa mądrości niech będą naszą inspiracją i próbujemy dogonić agendę, którą sobie stworzyliśmy. Podkreślę po raz kolejny to, co powiedział Jim, co powiedzieli inni. Mam to szczęście, że mam was wszystkich tutaj w
tym pomieszczeniu, że przybyliście tutaj po tych trzech okropnych latach i miejmy nadzieję, że jest to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie, biorąc pod uwagę to spektrum osób, które przyjechały, które mnie zadowoliły i innych. Niech będzie to przykład tego, o czym tylko opowiedzieliśmy, gdzie przeszłość buduje przyszłość. Podsumujmy podziękowaniem za stymulującą rozmowę, za pytania i spróbujmy